Dziś chcemy was przywitać bardzo świątecznie. Jesteśmy z wami razem w ten wigilijny dzień, ja i Agnieszka. Cześć Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry Zigi, dzień dobry wszystkim. Witamy Cieszę się, że możesz być ze mną dzisiaj, bo to jest taki wyjątkowy dzień w roku, Wigilia. O tak. Wielu z nas obchodzi Wigilię na różne sposoby. Część po prostu z potrzeby zachowania tradycji, część dlatego, że religijnie jest bardzo związana z tym świętem, a część po prostu traktuje to jako dzień wolny i szansę na odpoczynek. Witamy was wszystkich. Dzień dobry, kochani. Witajcie w te święta. Chcielibyśmy z tego miejsca przede wszystkim pozdrowić naszego przyjaciela Andiego. Cieszymy się, że wraca do zdrowia, więc życzymy mu go jak najwięcej. Jesteśmy przekonani i pewni, że wy przyłączycie się do tego i prześlecie mu to, każdy z was, to małe światełko miłości, żeby jak najszybciej był z nami z powrotem. Andy, na te święta życzymy ci pomyślności, zdrowia, radości, spełnienia dobrych marzeń i żeby by to cała dobra energia, którą ty kreujesz i którą ludzie do ciebie wysyłają, wracała do ciebie i przyszła do ciebie. Dziękujemy, że jesteś. Bardzo ci za to dziękujemy, szczęścia że jesteś. Święta. Wam też chcemy złożyć życzenia spokojnych świąt, ale będziemy te życzenia składać na sam koniec, bo chcieliśmy troszeczkę sobie porozmawiać o tym, w jakim świecie dzisiaj żyjemy, jaki mamy czas, ale też chciałbym wypytać Agnieszkę o tradycje wigilijne, bo wiecie, ja jestem z takiego dość konserwatywnego zakątka Polski, z południa, ze Śląska. Agnieszka wręcz przeciwnie, z samej północy. Jestem ciekaw, jakie tam, Agnieszko, były u ciebie te tradycje wigilijne, okołoświąteczne, samej Wigilii i świąteczne. Czym się to wyróżniało? Zobaczcie. Dziękuję, Zygi. Zobaczcie, święta na ogół nam się kojarzą z naszym dzieciństwem, prawda? Z tym naszym pierwszym ogniskiem domowym, naszym pierwszym domem rodzinnym. I kiedy przychodzi ten okres świąteczny, to właśnie pamięcią wracamy do tych chwil z naszego domu rodzinnego. Ja pochodzę z Milanówka, więc chciałabym pozdrowić teraz mój kochany Milanówek, który jest pod Warszawą, albo to Warszawa leży pod Milanówkiem dla Milanowian. Także pozdrawiam i no, mam mnóstwo pięknych wspomnień z mojego okresu świątecznego z Milanówka. Tak, byliśmy rodziną, która była bardzo tradycjonalna i przestrzegała tej całej polskiej pięknej tradycji. I próbuję ją dzisiaj, tutaj mieszkając na obczyźnie w Quebecu, w Kanadzie, ją powtarzać właśnie z szacunku do tego, co mnie nauczono w domu. I dlatego też, bo pewnie tak jak i u was, wielu już z tych osób nie ma przy naszym wigilijnym stole, więc są w naszych sercach i w naszej pamięci. I kiedy powtarzamy tą tradycję, tego, czego nas nauczyli, to jakby kultywujemy dalej pamięć o nich i dla mnie to jest bardzo ważne. Chciałabym też, Zygi, powiedzieć, że dla nas tutaj, dla Polonii, która mieszka za granicą, często święta były takim właśnie dosyć trudnym okresem, bo byliśmy rozdzieleni od naszych rodzin na obczyźnie, w małym gronie i tęskniliśmy za tymi wspomnieniami, za tą rodziną, za tą tradycją. Nie mieliśmy tu całej rodziny. Ale z czasem pewnie tak i wy, jak i my zbudowaliśmy tutaj naszą nową rodzinę i przekazujemy tą tradycję, zarażamy ją dalej i dalej ją kultywujemy. Czyli tak utrzymujesz tą tradycję. O tak, o tak. Mm-hmm. I to właśnie w tym takim tradycji polskiej, chrześcijańskiej naszej wszystko jest tak, jak kiedyś było. Co to znaczy? Bo wiesz, ucieszyło mnie to, że zachowujesz tą tradycję, że ją kultywujesz, ale ja bym chciał te smaczki od ciebie wydobyć. Czyli... Wiadomo jest, że tak siadamy do wigilijnego stołu po pierwszej gwiazdce, że dzielimy się opłatkiem, że są tradycyjne potrawy na stole. 25 również robimy dania kulinarne, które na przykład robiła moja babcia. Rozmawialiśmy dzisiaj u nas
my dusimy gęś na 25. To jest przepis mojej babci. I cały czas staramy się to powtarzać, tak? Oczywiście też wymieniamy się prezentami, śpiewamy kolędy. Czasami, najczęściej po polsku, ale na przykład Cicha Noc, ona jest w kilku językach. Jest to sama melodia w różnych słowach, więc czasami zmieniamy na angielski czy na francuski i to jest naprawdę takie piękne. A u ciebie, Zygi, jak u ciebie ta tradycja wygląda? Wiesz, podobnie jeśli chodzi o zachowanie, bo moja rodzina była dość ortodoksyjna, więc święta nie wyglądały tak jak tutaj w tej chwili. One tutaj się zaczynają, święta, okres świąteczny, praktycznie na drugi dzień po Black Friday. Tak. I to smuci trochę, dlatego że dzieci są pozbawione tej radości, tego momentu oczekiwania. I mnie się zawsze święta kojarzyły z bardzo czymś bardzo tajemniczym, z bardzo tajemniczym okresem czasu, kiedy właściwie niczego nie było widać w tych przygotowaniach, ale wszystko, cała energia była stworzona do tego oczekiwania. Adwent. Kalendarz adwentowy był czymś, co w moim domu było normalną rzeczą. I tam te 20 kilka dni do samej Wigilii, to był ten czas oczekiwania. Oczywiście chodziło się na roraty w tamtym okresie. To było trudne, bo ja nie lubiłem spać za krótko. Więc trzeba było wcześniej rano wstawać i po ciemku iść z lampionami na te roraty. Jasne, że czekało się na tą kulminację, czyli na Wigilię, bo faktycznym świętem jest pierwszy dzień świąt, prawda? Ale nie wiem dlaczego ja jako dziecko odbierałem Wigilię jako ten najważniejszy dzień. Być może, że dlatego, że czekało się na jakiś prezent pod choinką, ale też chyba dlatego, że choinka u nas pojawiała się dopiero w Wigilię. U nas nie wcześniej. Tak. Ubieraliśmy choinkę w Wigilię. Tak. Mhm. I słuchajcie, nie zapomnę tej atmosfery, tego czasu, kiedy tata tą choinkę w końcu wyciągał. Czasem to było tak, że kupował żywą choinkę w PGR-ze jeszcze tak zwanym i stroiło się tą choinkę, dopóki nam się nie spaliła tak całkiem i potem już były tylko plastikowe. I to był najpiękniejszy czas. Pamiętam zapach grochu, który się gotował na piecu i ten czas spędzony z tatą, gdzie tłukliśmy bombki, bo wiesz, każdy przez jeden, przez drugiego chciał tą bombkę gdzieś powiesić najwyżej, więc pamiętam też ten czas, kiedy nie wszystko nam wolno było zrobić. Na przykład absolutnie nie wolno było zjeść czegokolwiek przed kolacją wigilijną. To był już ścisły post. Oczywiście post był wcześniej, bo to był adwent, ale też w Wigilię często dostawałem po łapach, bo próbowałem sięgnąć tam mimo wszystko do tego garnka. Ale wiesz co? Tutaj tata był tym dobrym policjantem, bo on mi tam czasami przemycał pod choinkę jakiś wiktuał. I tam, wiesz, weź sobie. Więc zapamiętałem to jako taki bardzo tajemniczy, niesamowity okres w roku. Najciekawszy chyba z tych wszystkich okresów. Tak, i on chyba był taki najbardziej rodzinny. I widzisz, wracasz do tych rodzinnych chwil z twojego domu rodzinnego w Polsce, tak jak my wszyscy w tym okresie, szczególnie jak jesteśmy tutaj na obczyźnie. I tak jak i dla ciebie, dla nas również, Wigilia była tym najbardziej znaczącym momentem podczas świąt Bożego Narodzenia, ale tutaj za granicą i być może w wielu innych rodzinach to właśnie 25, pierwszy dzień świąt jest tym dniem ważniejszym, a dla mnie zawsze było to, żeby ta Wigilia była taka bardzo świąteczna i uroczysta. Przyznam wam się szczerze, że też uwielbiałam ten dzień rano, kiedy ubieraliśmy choinkę i udało mi się zachować jeszcze bombki, bardzo stare bombki jeszcze mojego pradziadka i od mojej rodziny, od moich rodziców, które wiszą na mojej bombce. A tych, których jeszcze nie ma, już nie ma z nami, którzy byli z nami przy tym stole wigilijnym niestety, to porobiłam dla nich takie bombki z ich imionami. I też są u nas podczas świąt, tak? Czerwone bombki ze złotymi imionami tych osób, mojej rodziny. I są dalej z nami i wracamy myślą i pamięcią do nich.
czy wprowadzasz jakby nowe tradycje. Tak, tak, bo... i staramy się je przekazywać i innym tutaj je pokazywać. No oczywiście nie mamy karpia, bo karp w tych krajach zagranicą jest nieosiągalny. Porozmawiajmy o tym, jakie się potrawy pojawiały na stole. Co było u ciebie oprócz karpia? No wiesz, zawsze był barszcz, sałatka jarzynowa, te tradycyjne. Barszcz czerwony. Tak, oczywiście potrawy, był karp, były na zimno śledzie i jakieś ryby po grecku, pierożki, kucwa była, no dużo, dużo tego było. Te jakieś kluski z makiem, pamiętam, ja tego nie jadłam, więc za dobrze nie pamiętam, ale na pewno nasi widzowie opowiedzą nam w komentarzach o ich tradycyjnych potrawach. Chyba w okolicy Częstochowy nazywało się to makiełki, czyli makaron z makiem, tak? Tak, tak. Rodzynki oczywiście była też tak zupa grzybowa, zawsze były orzechy. Wiesz, tak totalnie, bardzo, bardzo tradycyjnie. I moja babcia była chyba najlepszą kucharką w Milanówku, nie żartuję. I była bardzo gościnna, więc u nas było zawsze bardzo dużo ludzi. Stół był ogromny, stół był rozłożony praktycznie na cały salon. I cała rodzina zawsze u nas spędzała święta i się świętowało od śniadania. Uwielbiałam te poranki, bo u nas dwa dni święta trwały. Pamiętam zawsze te śniadania rodziny, jak wstawaliśmy rano, schodziliśmy do babci i jedliśmy to śniadanie. To były wspaniałe momenty, zawsze siedzieliśmy przy stole. Pamiętam, jak karpie pływały w wannie. Pamiętam, jak żeśmy lepili nasze łańcuszki i różne dekoracje na choinkę. O, to były naprawdę cudowne chwile. No tak, dzisiaj jakby zmienia się również świat, dlatego że prawdopodobnie część z naszych widzów powie, no jak można zabić karpia i będą mieli sporo racji, prawda? Pomału odchodzimy od tego i chodzimy w inne energie, ale tak było, my mówimy o tradycjach, prawda? Tak, nie da się tego wymazać, nie możemy tego powiedzieć, że tak nie było, bo tak było. Pamiętamy, tak, i no my kultywujemy to czasami trochę inaczej, bo musimy się zaadoptować, prawda? Ale mamy to w sercach dla właśnie wspomnień. Ja myślę, że ta tradycja jest ważna, że to jest coś pięknego. Nie możemy zapomnieć o swoich korzeniach. Tak. To były dobre wartości, te chwile, wiesz, spotkane, spędzone z rodziną. I ja też chciałabym naszych widzów zachęcić do tego, żeby właśnie pomyśleli podczas tych świąt, że to jest ten czas rodzinny, że to jest ten czas, kiedy być ze sobą sercem, być w zgodzie, w pokoju, w życzliwości. To jest, do tego was zachęcam. Zobaczcie, jesteśmy w takim czasie bardzo wielkiego niepokoju i stresu. I pewnie też o to chodzi, żeby nas w tej atmosferze stresu i niepokoju utrzymywać. A ja bym was zachęciła do tego, żeby na ten czas być w tej życzliwości, radości, nie dać się wpakować w te konflikty, prawda, te podziały, do których się nas próbuje w tej chwili sprowokować, nie dać się temu, a wręcz przeciwdziałać i pamiętać przy tym stole świątecznym, żeby być dla siebie życzliwym, żeby nie dać się podzielić, pracujmy na tym, żeby była ta dobra atmosfera, żebyśmy wszyscy byli w radości, w spokoju i w życzliwości. Tego chciałabym wszystkim naprawdę na te święta życzyć. A wiesz, Agnieszko, tej przyjemności. Ja czuję, że w zasadzie my jesteśmy już za tym punktem, poza tym punktem. Jesteśmy w takim punkcie, w którym jakby przeszliśmy tą górkę i teraz schodzimy w dół i widzimy przed sobą, już widzimy wielki, piękny krajobraz. Myślę, że najgorsze za nami. Tak czuję. Wiesz, kiedy... Pamiętam taką wigilię, kiedy mieszkałem w takim... To się nazywało familok. To był taki czterorodzinny budynek, w którym mieszkały rodziny górnicze przede wszystkim. Mój tata był górnikiem. I w wigilię wszystkie te rodziny się schodziły. Nie całe, bo kobiety gotowały, prawda? Ale faceci się schodzili, dziadkowie, tatusiowie, ojcowie, dzieci, wnuki. Schodziliśmy się razem, żeby nie przeszkadzać przede wszystkim kobietom i podkradaliśmy tam sobie, tam ktoś z tej rodziny wynosił to, ktoś tam to, ktoś to. Po kryjomu, tam oczywiście kobiety przymykały oko na to, ale tam się toczyły te opowiadania o świecie.
wtedy. I pamiętam takie opowiadanie sąsiada z parteru, który mówi tak, że on wie, że chyba już tego nie dożyje, ale mówi, wiesz, przed wami będzie jeszcze piękny świat, zobaczycie, że to będzie taki świat, że wszystko to, co dzisiaj jest, będzie się wydawało szare. To był zwykły górnik, wiesz, ale człowiek, który miał tak poukładane, on potrafił tak pięknie mówić o życiu, że nie spodziewałbym się tego po nim nigdy, nie? Usłyszałem to w tą Wigilię, zapamiętałem to do dzisiaj. I myślę, że to jest też taki czas, ta Wigilia, kiedy trzeba to sobie powiedzieć, że przed nami naprawdę piękny czas, bo zawsze jest czas przed nami. Więc to, jaki on będzie, zależy tylko od tego, jak my go ułożymy. Dokładnie. Dlatego może od tych świąt róbmy tak, w jakim świecie chcielibyśmy żyć. Bądźmy dla siebie tacy, jacy chcielibyśmy, żeby inni byli dla nas. I myślmy o takim świecie, w którym wszyscy chcielibyśmy żyć. I na tym się skupiajmy i zobaczycie, że wyczarujemy to razem, bo to jest magiczne, to jest magia. Więc Agnieszka już tak płynnie zaczęła, przechodzi do życzeń, więc chcielibyśmy wam właśnie tego życzyć, żebyście w tym czasie właśnie byli bardzo skoncentrowani na tym, że to wy macie moc. Wy jesteście mocarzami tego świata. Słuchajcie, możemy naprawdę wszystko. Możemy wszystko. I tu uwaga. Słuchajcie, skupcie się na tym, czego chcecie. Dokładnie. Czego chcemy? Myślmy o tym, czego chcemy. I pokazujmy to na zewnątrz. Bądźmy właśnie tym. Bądźmy mądrzejsi, bądźmy sprytniejsi. I wiecie, ja wierzę w człowieka, bo wiem, że w każdym z nas. I ta prawdziwa natura to jest takie dobro, czyste dobro. I w każdym z nas jest to dobro. Więc emanujmy tym dobrem i tą życzliwością dla siebie. I razem zbudujemy właśnie taki świat, w którym każdemu będzie dobrze. I tego wczoraj doświadczyliśmy, kiedy pojawiły się po naszym apelu dwie pielęgniarki. Było ich więcej, byli też lekarze, którzy do mnie pisali. I dzięki wam jest dzisiaj ta sytuacja bardzo dobra, więc mamy nadzieję, że już niebawem, niedługo, myślę, że powinno to jeszcze potrwać jakieś kilka dni, żeby doszedł tak zupełnie do siebie i będziemy wszyscy razem. Bardzo wam za to dziękujemy. Nie możemy wymienić z imion tych wszystkich osób, które się zmobilizowały. Ale dziękujemy za ich odwagę, za ich integralność, za ich działanie, a apelujemy do innych osób ze służby zdrowia. My was potrzebujemy, szczególnie teraz. I takich was właśnie potrzebujemy, żebyście się nie bali i nas wsparli, bo bez waszej pomocy jest nam ciężko. My możemy stawiać na głowie, podpierać się uszami, ale nie mamy tej wiedzy, nie mamy takich możliwości. Ale z wami naprawdę możemy wiele i takich was potrzebujemy. I dziękuję z całego serca wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim ludziom, którzy są w służbie zdrowia, wszystkim terapeutom, że za to, że pozostali integralni w ich zawodzie i ratują ludzkie życie. I właśnie Zygi, w moim nowym świecie wiesz, jak bardzo dla mnie ważne jest zdrowie. Chciałabym, żeby chirurg pracował z naturopatą, ręka w rękę. W takim świecie chcę żyć. A ja chciałbym się do tych podziękowań przyłączyć i powiedzieć do tych ludzi, którzy są związani z mediami. Bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście, że trwacie, mówicie prawdę, mówicie jak jest, nie boicie się tego. Często z tego powodu macie problemy. Wszyscy mamy tego rodzaju problemy, ale wierzę w to, że myśmy już przełamali ten impas, że w tej chwili może być już tylko lepiej. Bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. Dziękujemy również tym wszystkim, którzy nas oglądają, bo bez was by tych telewizji nie było, słuchajcie. Bardzo wam dziękujemy za wsparcie, za to, że piszecie do nas, komentujecie, czasami jesteście odważni, chcecie wystąpić. Za to wam dziękujemy, bo bez was tych audycji by nie, też nie było. Tak, to są normalne, zwykłe nagrania, które robią zwyczajni ludzie, normalni. Dla zwyczajnych ludzi. Zwyczajnych, normalnych ludzi.
I to tak ma być. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami wystąpili, którzy tworzą tą społeczność. Dziękujemy wszystkim, którzy dają coś od siebie, żeby ten świat zrobić trochę lepszym. I dziękujemy wszystkim widzom, dziękujemy za każdy was komentarz, za każdą dobrą myśl, za każdą intencję, każde słowo. To nas niesamowicie też wspiera i daje siłę i motywację, żeby robić to dalej. I uważam, że wszystko dzieje się tak, jak ma się dziać, że we wszystkim jest jakiś głębszy sens i większa przyczyna. Więc akceptujmy wszystko to, co przychodzi, a sami po prostu reagujmy na to tak, żeby ten świat był coraz lepszy. Mhm. Tak, i chciałbym też podziękować tym wszystkim kanałom, które z nami współpracują, które się z nami dzielą wiedzą, które robią telemosty, które też, jakby my się też wymieniamy doświadczeniami, ale nie tylko, kontaktami, więc dzięki temu, dzięki wam mogli pewni wspaniali ludzie u nas wystąpić. Z drugiej strony nasi goście często występowali u was, z czego my się tylko możemy cieszyć. Słuchajcie, bo nastał już czas, kiedy zazdrość o jakiś element na danym kanale przeminęła. Nie ma czegoś takiego. My się chcemy dzielić naszą wiedzą, naszymi możliwościami, ale również naszymi umiejętnościami, więc to jest oznaka tego, że ten nowy świat zaczyna się powoli budować. Tak, i chcemy być takim przykładem i motywacją tego, że mogą powstawać współdziałanie, relacje o nowych jakościach, na innych warunkach, na innych fundamentach. Jesteśmy tego przykładem i właśnie chcemy pokazywać, że tak można, że tak się da i to naprawdę funkcjonuje. Agnieszko, przyszła mi taka myśl, czy wypadałoby też podziękować tym wszystkim, którzy nas nie lubią, prawda? Oczywiście, oni też mają swoją rolę. Co my byśmy bez nich zrobili, bez tych wszystkich trudności? I chcemy im powiedzieć, że ich kochamy, bo pamiętajcie, że nie możecie zatrzymać miłości, a my was kochamy, po prostu. A ja mówię, zalewamy was życzliwością. Więc czy mamy coś do dodania, Agnieszko? Wiecie, no, zapomniałam powiedzieć o pasterce, prawda? To jest też taki ważny moment na Wigilii, kiedy szliśmy na pasterkę. W jakiejkolwiek jesteście tradycji religijnej, to nie jest ważne. Nie dajmy się podzielić o religię czy o tradycję, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy ludźmi i wszyscy wierzymy w tą samą wyższą siłę, która myślę, że czuwa nad nami i nas prowadzi. I kiedy ją czujemy i z nią jesteśmy, krzywda nam się nie stanie. Ja pamiętam też te chwile, pewnie ty też, Zigi, jak byliśmy dziećmi, szyliśmy kostiumy na pasterkę, występowaliśmy w teatrzykach, w przedstawieniach. Tak było. Chodziliśmy z rodziną do kościoła, prawda? I te wszystkie przygotowania do świąt, to też były takie piękne chwile. My dzisiaj nagrywamy to na dzień przed Wigilią, więc my jesteśmy jeszcze w samym środku tych przygotowań i to jest też takie bardzo przyjemne, kiedy się gotuje, sprząta, tak, pakuje prezenty, dzwoni się do rodziny, wysyła kartki. To też jest taki wielki, wielki urok i chciałabym o tym powiedzieć. My podobno tutaj w Quebecu w tym roku nie będziemy mogli pójść chyba na tą pasterkę, ponieważ nasz rząd wymyślił, że na to trzeba mieć w Quebecu paszport, żeby wejść do kościoła, wiadomo paszport jaki. Paszport wigilijny. Tak, co jest niezłym absurdem, no ale z tego co widzę i słyszę, to księża jednak mają do tego trochę inne podejście. Mimo wszystko, także słuchajcie, Polacy są siłą, my jesteśmy naprawdę nie do zdarcia i pokazaliśmy to już w historii nieraz i wczoraj też, także wierzę w ludzi i ludzie nam pokazują, że ta dobroć w nas jest i damy radę i będzie dobrze. A ja jeszcze raz chciałbym podkreślić to, że mimo, że nie możemy do każdego z was zadzwonić ani napisać, to słuchajcie, my jesteśmy dzisiaj z wami. Jesteśmy w waszych domach, nasze serca są z wami. Bądźcie razem ze swoimi rodzinami, cieszcie się nimi, przytulcie ich. Pamiętajcie o tym, że ci, którzy są dzisiaj z wami, są waszymi przyjaciółmi. I życzymy wam tych pogodnych, radosnych, spokojnych, zdrowych świąt. I te słowa naprawdę wiele znaczą. Niech takie będą. Wesołych świąt wam życzymy.
wszystkiego dobrego. Wesołych świąt, Zygi. Wesołych świąt, Agnieszko. Do widzenia. Pa, pa, kochani. Nie mógł. Słuchajcie, zapomnieliśmy o czymś. Ubraliśmy wesołych świąt! Specjalnie dla was. Wesołych świąt. Jeszcze wesołych raz, świąt. Trzymajcie pa, pa. Się. Pa, pa. Cześć. Pa, pa.